Cześć, dzisiaj na blacie kolejny ultrabook od Samsunga, tym razem NP530U4E z problemem generalnie związanym również z klapą. Dzisiaj komputer będzie głównie stał na boku w chwili demontażu, tak więc Wy też będziecie stali na boku. Nie wiem, czy mi aparat to później przewróci, żeby ten film był w odpowiednim w odpowiedniej pozycji, no ale generalnie jest mi to teraz potrzebne, żeby tak się do tego zabrać, więc komputer, mówię, będzie na boku, aparat też, bo lepiej łapie, nie będę musiał co chwila się skupiać na kadrze, no jakoś przeżyjemy, tak? Dobra. Tutaj ramka nie jest już tak jak 535 aluminiowa i nie trzeba jej chyba rozklejać. Tak. Tylko przyjrzeć się, jak są zmontowane zatrzaski. Dobra, do środka trzeba naciągać ramkę i wtedy powinno ładnie schodzić. O. To sobie zdejmę. Ramka, jako że odlepiła się, skrzydło całe się rozszczepiło na dole, tak jak widzieliście, no i ramka niestety popękała tu i tu. Tak więc nią będziemy musieli, znaczy pewnie będzie trzeba ją wymienić, chyba że dla klienta nie będzie to przeszkadzało, tak? Ale jaja. Tak mnie to zastanawiało, jak do tego mogło dojść. Mocowania zawiasów odkleiły się od klapy. Tego co widzę, to teraz trzeba ruszyć łapetynką. Jakby to jakoś zdjąć. Dobra, tutaj na dole. A wracamy do normalnej pozycji. Cyk. Tutaj jest przylepiona do matrycy. Tak więc tu się cyk, kleju pozbędziemy w miarę łatwo. I ostrożnie. Aha, ja sobie oprę tak, żeby mi tam, jako że się wszystko porozklejało, żeby mi to nie sfrunęło, nic bardziej się łamało. Dobra. Wiecie, ja sobie jeszcze usiądę dla wszystkiego. A co? No i dobra. Przydałby się śrubaczek. Zobaczymy, czy jest tutaj podejście. Nie ma chyba. Czy jakiś cieńszy. Niestety nie ma podejścia. A trzeba bardzo uważać, gdyż no te laptopy są, no ładne są, co tutaj dużo gadać, i wszelkie zarysowania są po prostu bardzo widoczne, tak więc maksimum ostrożności.
sumie dobra. Wiecie co? Tyle co mi trzeba, to ja ją zdjąłem. Teraz zdejmę matrycę. I tak pewnie się nie obejdzie bez... Chociaż... Wyjmę matrycę. No dobra, na razie nic nie gadam. Ale się zdemontuję. Pamiętajcie, że laptop ciągle jest z baterią. Znaczy... U mnie w tym momencie, tak? Bo gdyż bateria jest na spodzie. I ciągle jest prąd, tak więc trzeba... O tym pamiętać w czasie zabawy tutaj. Dobra. Teraz należałoby zabezpieczyć kawałkiem karteczki nawet taśmę. Dobra, niech ona tu sobie leży. No i widać ewidentnie, odkleiło się na całej długości. Się odkleiło. Tak więc naprawa może i nie będzie najdroższa, tak? Tego, chociaż zobaczymy jak będzie trzymać, tak? No bo to druga strona. Nie, no dobra, tego na razie nie ruszam, tak żeby one były idealnie dopasowane do klapy. Tak. I później jakby to mądrze zrobić. Nie, wiecie co? Dla wszystkiego dobrze było się pozbyć tej ramki. Jeszcze chwilkę pokombinuję, ale nie wydaje mi się, żeby udało mi się ją zdjąć bez demontażu palmrestu. No jednak, udało się podejść. Cyk, cyk. Super. Super, no ale tak jak mówiłem, ramka tutaj na dole, w tym miejscu i w tym jest, kurde, widzicie, przełamana. Nie wiem, czy to dla klienta będzie przeszkadzać, czy nie. Więc... Twardy klej. Twardy klej, słuchajcie. Tak się zastanawiam, czego by tu użyć. I chyba postawię na poxipol. Tak. O kurde, komputer się świeci, czekajcie. Został włączony. Przypadkowo. Oczywiście, dobra. To taśma matrycy ja sobie gdzieś tam... O, tak sobie zaprę, żeby mi nie przeszkadzała. No i cóż, i chyba trzeba... brać się za ten poxipol. Jeszcze obejrzę sobie dokładnie. I sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Pytanie, czemu się odlepiło? Zawiasy wcale nie wydają mi się, żeby chodziły ciężko. Więc być może to jest po prostu... No, jakaś wada techniczna. Może tak być, no niestety te Samsungi, te cienkie serie, chociaż ten jest troszkę większy, mają te swoje defekty ze względu na właśnie ucinanie tego materiału, żeby był jak najcieńszy i tak dalej. Niestety. Dobra, ja sobie muszę skonstruować jakąś tam szkatułkę do nakładania. Myślę, że to się nada, bo już lata świetności ma za sobą, znaczy czasy. I okej. Cyk. Zaraz sobie rozbełtamy trochę. Zobaczę, czy będzie ładne podejście. Tu.
Myślę, że damy radę. Akurat klej już jest na końcówce, no ale tyle mi wystarczy, jeszcze powinno trochę zostać. Nie możemy przesadzić tak, żeby obudowa nie miała problemów ze spasowaniem później. Jednak musimy jednocześnie pamiętać, że jak damy za mało tego kleju, to usterka się powtórzy. Tak. Tak więc, no cóż, trzeba z wyczuciem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie zapomniałem sprawdzić, ile kosztuje klapa. Chociaż nie wydaje mi się, żeby była tańsza niż moja robocza godzina. Tak więc sprawdzę, jak będzie się suszyło. Napaćkane, napaćkane. Trzeba to jakoś włączyć sensownie. O. Dokładnie w ten sposób. Dobra, i tak. Kurde, nie przygotowałem sobie klipsów. Niewygodnie, no ale ogarniemy. Ja się upaćkałem w tym poxipolu. Dobra, tutaj mamy klips. W sumie tylko z tej strony jest mi potrzebne zabezpieczenie, żeby się nie porysowało. Tak więc tutaj przyłożę papier. O. I tutaj też by się przydało czymś ścisnąć. Kurde, wszędzie jest ten klej. Zaraz go będę musiał pozbierać. Wiecie co? Kurczę, miałem tyle tych klipsów, wszystkie się gdzieś rozeszły.
No nic, niech to się sobie klei. Ja sobie znajdę w międzyczasie klips. Wrócimy, jak już będzie związane. Dobra, jest już kolejny dzień. Klej, mam nadzieję, związał tak jak trzeba. Weźmiemy się za montaż. Nie wiem, jak to się będzie miało, ale jak popatrzyłem, jakie są ceny tych klap, no to jednak chciałbym zrobić tą grzeczność dla klienta i chociaż spróbować to naprawić, gdyż no, za klapę można by kupić jakiegoś laptopa, może nie jakiegoś super i wiadomo, nie nowego, ale trochę około 400 zł, tak więc mówię o nowej klapie, gdyż używkę widziałem jedną. Nie wiadomo za bardzo, w jakim jest stanie, to chyba z gwarancją to było słabo, tak więc naturalną koleją, znaczy naturalną rzeczą było, że po prostu z używki nie, podziękuję. Nie, mam wrażenie, że to się trzyma dosyć mocno, no ale wiadomo, to jest, to już jest jednak klejone, tak? Cyk. Sobie troszkę to podłapiemy tylko, żeby ta taśma chociażby przypadkowo się nie wypięła. I już. Zabawa z poxipolem była przednia, ale później skrobanie obrączki z poxipolu było jeszcze bardziej przednie. Kabelki oczywiście staramy się włożyć w przeznaczone kanaliki, tak aby całość ładnie przylegała, a tutaj jest problem, bo wystaje przez szczelinkę trochę kleju, więc nie będzie siedział w kanaliku bezpośrednio, znaczy nie w jednym nie będzie, to nie ma biedy. Tutaj cyk, cyk. O. No nie, powinno być ok. Ramki na razie nie będę montował. Czekajcie, o dobra, weszło wszystko. Ramki na razie nie będę montował z tego względu, że ona jest tam na dół. Znaczy tak jak widzieliście, tak przełamana. Ja jeszcze nie patrzyłem, jak jest z ich dostępnością i cenami. Na tego typu przełamania, kiedy jeszcze nie poszło, że tak powiem, na wylot, również mam patent. Jeżeli ta konstrukcja wytrzyma, mam nadzieję, że tak będzie właśnie, To nagram tą naprawę. Wiecie, coś mi tak tutaj. No dobra, słuchajcie. Testujemy. Trzeszczy. Coś trzeszczy. Nie no.
Wydaje mi się, że powinno być ok. Tak więc zadzwonię do klienta i po prostu mu powiem, tak, tego typu naprawa, jako że jest to naprawa, czyli znaczy naprawa uszkodzenia fizycznego, czyli usługa niestandardowa, to u mnie będzie liczona za roboczą godzinę, ale wiadomo, nie razem z tym czasem, kiedy czekałem, jak to zaschnie, tak więc no, za naprawę wezmę 80 zł, klient otrzyma połowę czasu gwarancji, jak na elementy, które można kupić w internecie, więc pewnie będzie to pół roku. I tyle. No, pytanie, czy będzie chciał, tak? No, jeżeli nie, wiadomo, najpierw musiałem tą naprawę wykonać, żeby zobaczyć, czy to przyniesie jakiś efekt. I dopiero teraz już postawię klienta jak przed faktem dokonanym, ale nie to, że ma pan zapłacić, bo zrobiłem, tak? No, jak nie, no to po prostu to rozdzielę, tak? Przywalę śrubokrętem z jednej strony, z drugiej strony od środka, tak żeby elementu nie zniszczyć. I tyle, ale wydaje mi się, że się zdecyduje, no bo element kosztuje klapa, tak jak mówiłem, w okolicach 400 zł plus moja wymiana. Tam również liczę za roboczą godzinę, czyli to jest 80 zł, więc wydaje mi się, że 480 zł, a 80 i być może jeszcze za naprawę tej ramki, tak, no to klient zapłaci max 120 zł. Dobra, ja do niego dzwonię. Do niego dzwonię, ale chyba gdzieś posiałem numer telefonu, bo tak nie widzę. Tak. No cóż, to idę szukać numeru telefonu. Dziękuję wam za poświęcony czas, za uwagę, za wszelkie jakieś tam pytania, dyskusje pod filmem. No oczywiście jestem wdzięczny, bo widzę wtedy, że nie tylko to oglądacie, nie tylko przewijacie, ale coś tam się interesujecie. Do następnego.